dziobaki, nasi południowo-wschodnioaustralijscy i tasmańscy przyjaciele. Australia, państwo i zarazem kontynent, leżący nad Oceanem Indyjskim i spokojnym, w południowo-wschodniej części tego kraju pośród lasów eukaliptusowych i 450 tysięcy gatunków akacji, przy wolno płynących rzekach i rozlewiskach wodnych, żyje 38-centymetrowe, przypominające połączenie bobra, kaczki i owczej śledziony zwierzę, zwane dziobakiem. Zdziwione niezwykłym wyglądem i skillami dziobaka, postanowiłyśmy śledzić życie jednego z nich, od narodzin, przez pierwszą miłość i poczęcie potomków, aż do śmierci. Dziobaki, tak jak ludzie, nie są zbyt reprodukcyjnymi zwierzątkami. Podczas jednej ciąży rzadko dochodzi do złożenia więcej niż 3 jaj. Trwa ona niecały miesiąc i po tym okresie wykluwają się małe, zupełnie bezradne dziobaczęta. Jednakowoż, często dziobak nie wykluwa się wcale. Jajo pozostaje puste. Nazywa się to stekowczana jajorodnopustowość. Z niezmiernym smutkiem musimy stwierdzić, że takie przypadki zdarzają się coraz częściej. Spowodowane jest to pozostawianiem pustych oraz pełnych opakowań po chipsach oraz prażynkach. Jednym z ważniejszych etapów dla naszych milusińskich jest nauka pływania. Tuż po wykluciu się z jaja, mały dziobak wraz ze swoją matką człapił na brzeg jeziora. Charakterystyczną cechą ogólnego pokroju dziobaka jest umieszczenie kończyny z boku ciała, a nie pod nim, co odbija się w gadzim sposobie chodzenia. Choć błony pływne ma na wszystkich czterech stopach, wiosłuje tylko przednimi. Tylne wraz z ogonem służą mu do sterowania. Matka wrzuca malca do wody. Jeśli uniesie się nad powierzchnią, przeżyje, jeśli nie tonie. La la la, la la, hejże, la la la, hejże hejże, la 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 la. La la la, siuba duba la la la, la 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 la, ula la la. La la la, la la, hejże, la la la, hejże hejże, la 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 la, la la la, siuba duba la la la. Samce dziobaka posiadają trujące kolce na tylnych płetwach. Dziobak nie może nosić pancerzy z powodu swej zwierzęcej natury. Jednakowoż klasa jego pancerza dostaje modyfikator -1 co poziom dziobaka. Także jego naturalna odporność na magię wynosi 15% i dostaje premię -3 do wszystkich rzutów obronnych prócz odporności na ogień. Ukłucie nie jest groźne dla życia człowieka, lecz powoduje silny ból i opuchliznę, która może się utrzymywać przez kilka miesięcy. Dla mniejszych zwierząt jad dziobaka jest śmiertelny. Spójrzcie na jego słodkie, niewinne, różowe pełne łesoczka. Ha, ha, tak, to zwodzi każdego, nawet dziobacze ofiar. I pamiętaj kolego, koleżanko, ofiarą dziobaka możesz zostać również ty. Dziobaki pomimo tego, iż natura nie obdarzyła ich w sprawne kończyny, przepadają za wspinaniem się po 378 z 450 tysięcy akacji i innych australijskich drzewkach. Ukrywają się pośród zielonych liści i myślą, że ich nie widać. Poza tym gromadzą energię do ataku na potencjalne ofiary, którą czerpią z życiodajnych, drzewnych soków matki natury. Dziobaki wykorzystują swoje bobrze ogony nie tylko do kontroli nad pływaniem, ale także do zbierania liści, patyków czy gałązek do wyścielania gniazd w swoich komorach, które osiągają długość czasem nawet do trzykrotnej średnicy ziemi. Dla porównania to około 10 naczyń krwionośnych z kciuka. Ojejku, wywrócił się. W życiu każdego dziobaka następuje ciężki okres dorastania, który oznacza poszukiwanie partnerki życiowej. Pierwszej, ostatniej, tej jedynej na całe dziobacze życie. Jeśli samcowi spodoba się samica, łapie ją za ogonek i ciągnie po oceanach i tedy aż samica się nie zmęczy. Następnie dochodzi do kopulacji. I tak, po miesiącu od zapłodnienia rodzą się małe dziobaczęta. Cykl ten powtarza się od wielu miliardów lat. Na tym zakończymy obserwację naszych małych, australijskich, kartonowych przyjaciół. Do zobaczenia. Ach jo. There's no